czuję się, jakbym miał być wyklaskany i powinienem skończyć, ale ja tak się łatwo nie poddaję, w związku z tym będziemy mówić. Będę mówił na siedząco, ponieważ ma być to nagrywane w celach różnych, niecnych też, czyli pokazywania późniejszego. I cieszę się, że Państwo przyszli. To jest temat, który przed laty, przez wiele lat jeździliśmy po kraju, obrabialiśmy, gdzie się tylko dało, czyli pochodzenie tego ustroju, który nami rządził przez prawie pół wieku, o tych ludziach, którzy porobili niezwykłe kariery, którzy obłowili się naszym kosztem, czyli nas po prostu obrabowali, a kilkadziesiąt tysięcy Polaków zabili i do dzisiaj nie wiemy, gdzie są ich groby. Mamy różne komisje sejmowe, które zajmują się towarzyszką Basią Blidą, którą niecny Ziobro z okrutnym Kaczyńskim gdzieś tam zatłukli i wydajemy na to miliony złotych. Natomiast nie wiemy, gdzie jest pochowany Witold Pilecki, Włodzimierz Marszewski i dziesiątki tysięcy prawdziwych polskich bohaterów, którzy zostali zamordowani przez sprawców, którzy nie zostali osądzeni, chociaż niektórzy żyli, a niektórzy nawet jeszcze dożywają swoich ostatnich dni, zachowując stopnie wojskowe, ordery, odznaczenia, tytuły i majątki. I tak jakbyśmy na to wszystko nie mieli wpływu. Dlaczego dzisiaj mówimy o Gwardii, Armii Ludowej, tak zwanej Polskiej Partii Robotniczej? To było przecież kiedyś, minęło, tego nie ma, ale to jest historia okrutna. Jest takie powiedzenie, że umarli trzymają żywych za nogi. My wbrew pozorom w znacznym stopniu tkwimy w tamtej epoce. Nie bezpośrednio, bo jesteśmy dużo młodsi, żyjemy tu i teraz, ale tkwimy w tym, co się wtedy stało i co się działo przez następne pół wieku. Przede wszystkim ponosimy konsekwencje cały czas i następne pokolenia po nas też będą ponosiły konsekwencje wszelkiego rodzaju, polityczne, gospodarcze, moralne. Od tego się nie możemy uwolnić. Ponadto ta epoka nigdy nie została rozliczona w żaden sposób, bezpośredni i pośredni. Żaden sędzia, żaden prokurator wojskowy i prawie żaden śledczy z informacji wojskowej czy z UB nie stanęli przed polskimi sądami, nie zostali skazani. Sądownictwo, prokuratura wybroniła się, że mają immunitet, a tym działali zgodnie z prawem, z ówczesnym prawem. Naziści też działali zgodnie z prawem, mordowali ludzi na podstawie swojego prawa i tu mamy inną ocenę. Tu się okazuje, że nie. Jest to coś, trudno to nazwać rekomunizacją, że to jest powrót komunizmu, bo tego nie ma. Tak jak towarzysze dawni, Kwaśniewski, Oleksy, Miller, wszyscy inni mówią, że oni nigdy nie byli komunistami. Kwaśniewski to mówił, że nawet nigdy komunisty w życiu nie spotkał. Ciekawy, bo możemy go co jakiś czas sobie obejrzeć całego i żywego w różnych telewizjach. Tak jak kiedyś to byli komuniści, to dzisiaj faktycznie komunistów nie ma, bo oni już mają teraz kapitał w kieszeni, nie w głowie. To, co mieli wziąć, wzięli i teraz mówią, że oni są liberałami, oni są demokratami, oni są za prawami człowieka, za tolerancją. Jest taki jeden mecenas, który jest większy niż wyższy, nazywa się Rysio. Go nazywają czasami tęczowy Rysio, bo on lubi tak na parady chodzić w krótkich majteczkach. To on w ogóle mówi, że on tu jest przeciwko tym wszystkim wynaturzeniom w postaci nacjonalizmu, patriotyzmu, ksenofobii, nietolerancji. On był zawsze za demokracją. Zawsze, czyli kiedy? 20 czy tam 20 parę lat w partii i to miała być demokracja? Tak, to była demokracja socjalistyczna. Się różniło tym, czym obóz socjalistyczny od obozu koncentracyjnego, a tak naprawdę niewiele. I tak jak wspomniałem, trudno nazwać to rekomunizacją, ale jest nawrót w pewne... Mały sabotaż. Była taka akcja w czasie okupacji, to harcerze robili. Trudno mówić, że to jest rekomunizacja, bo to nie jest powrót do tego, co było, ale w pewnej części tak. I to, co się stało, czego rocznicę obchodziliśmy całkiem niedawno, bo wczoraj, 4 czerwca, czyli tak zwany okrągły stół, że to było wyjście Polski z komunizmu, odzyskaliśmy niepodległość, były demokratyczne wybory, towarzysz Geremek był głównym maherem od wszystkiego i wtedy się okazało, że jesteśmy gdzie indziej, ale tak naprawdę w tym samym miejscu, inaczej, ale robimy to samo
i wszelkie zmiany, jakie miały być, na które liczyliśmy i łudziliśmy się, że jak jest 10 milionów ludzi w Solidarności, to jest taka potęga, która zrobi to, co powinna, czyli rzeczywiście weźmie władzę w swoje ręce. Nie, wybrano tak zwanych przedstawicieli, którzy pociągnęli to dalej. Okrągły stół był zmową, to było porozumienie. Oni tego bardzo nie lubią, czerwonych z różowymi. Ale popatrzmy na te dwie strony, kto na tym wygrał. Wygrali ci, którzy pozostali w partii, z tymi, którzy z partii wyszli trochę wcześniej. Zafundowano nam pierwszy rzekomo niekomunistyczny rząd z pierwszym niekomunistycznym premierem Tadeuszem Mazowieckim, zresztą moim ulubieńcem. Jestem bardzo ciekawy, na przykład jeśli w takich krajach demokratycznych jak USA, Francja, Wielka Brytania, gdy polityk dochodzi do władzy, to co się ukazuje natychmiast? 3-4 biografie przez różnych autorów napisane, szczegółowe i dokładne. Kto z Państwa cokolwiek wie o Tadeuszu Mazowieckim? Poza tymi banałami, które są w gazetach bez dodatków i tak dalej. Człowiek dwudziestolecia i tak dalej. Co on, skąd się wziął, co robił? Prawie o żadnym. Otóż Tadeusz Mazowiecki był stalinowskim działaczem PAKS-u w najgorszym okresie. Był redaktorem naczelnym tygodnika WTK, w którym wzywał wprost, bezpośrednio, własnym piórem do tak naprawdę wykonywania wyroków. Proces biskupa Kaczmarka i innych księży, gdzie były stosowane ohydne tortury, pomówienia, tym ludziom przypisywano szpiegostwo, handel walutami, no wszystko co najgorsze. Byli skazywani na kary śmierci, a on dobijał ich swoim gadzim piórem. Po 1956 roku zmienił front. Ze stalinowca stał się gomułkowcem. Zenon Kliszko, taki przydupas za przeproszeniem Gomułki, który kierował ruchem sejmowym, kto zostanie w parlamencie, kto nie, chociaż to przecież trudno nazwać parlamentem, to była fasada. Przez 10 lat był posłem komunistycznym, chociaż partii rzeczywiście nie był. Ale jego mowy sejmowe są dostępne w archiwum Sejmu. Dlaczego nikt tego nie opublikuje? Gdzie on mówi, że socjalizm jest ustrojem naszej przyszłości, socjalistyczne wychowanie naszej młodzieży i tak dalej. Przez 10 lat. Jaki niekomunistyczny premier w 89 pierwszy? Pierwszym niekomunistycznym premierem w tak zwanej Polsce Ludowej był inny towarzysz, Osóbka Morawski, który nigdy nie był w PPR-ze ani w PZPR-ze, więc formalnie to on był bezpartyjny, ale jakość rządów porównywalna. Był fasadą, dlatego że pierwszym wicepremierem przy Mazowieckim był Czesław Kiszczak. Ministrem obrony był Florian Siwicki. Ministrami ważnych resortów pozostali członkowie PZPR albo formacji sojuszniczych. To był niekomunistyczny rząd. I dzisiaj czcimy to, co właściwie jest plamą na naszej historii. To, czego nie zrobiliśmy w 89 roku, ciąży na nas do dzisiaj. Zrobili Czesi, zrobili Węgrzy, zrobili Niemcy przede wszystkim natychmiast, inni. Albania się wyrwała z komunizmu, a my jesteśmy pół na pół. I mamy brak dekomunizacji, bo dzisiaj członkostwo w partii to jest chluba, oni się nie wstydzą. Gdy wychodzi towarzysz Leszek Miller, były członek biura politycznego KCPZPR, najwyższej władzy w Polsce Ludowej i z pozycji moralnych ocenia opozycję i mówi, o ten to jest niedobry, a ten to jest całkiem zły i kiwa głową i z tym cynicznym uśmieszkiem z obu stron w wargach, w kącikach warg. Towarzysz, który był członkiem biura politycznego. Wyżej już być nie mógł, tylko mógł być pierwszym sekretarzem nad nim. Ekipa sowiecka, agentura sowiecka, partia sowiecka, partia zdradziecka nie została rozliczona. Oni dzisiaj brylują w mediach. Nie było dezubekizacji. Dziesiątki tysięcy ubeków dożywało i dożywa w resztkach swoich dni, pobierając emerytury, mając odznaczenia, mając stopnie wojskowe, mając przede wszystkim własność. Skąd ją wzięli? Skąd się wzięły te wille, pałace, ziemie, majątki? Oni są uwłaszczeni. Oni robili reprywatyzację. To jest wszystko, co było własnością narodu. Zabrali ludziom, upaństwowili, a później sobie rozdali. Karykaturalna lustracja. Się okazuje, że Oleksy nie był, Jaskiernia nie był i po kolei oni wszyscy praktycznie nie byli. Jakieś płotki połapaliśmy w jakiejś sieci przypadkowe, natomiast najważniejsi ludzie nie. I do dzisiaj w organach władzy, tak jak mieliśmy przypadek ambasadora Turowskiego, są na najwyższych stanowiskach
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych czy innych instytucjach i są pod ochroną państwa, naszego państwa, nominalnie naszego. Nic nie można zrobić. Ale to jest nie koniec. W tej warstwie zewnętrznej mamy rekomunizację Stoczni Gdańskiej. Wróciła nazwa imienia Lenina. To się nie mieści w głowie. Prezydent miasta, były członek PZPR, zarządził, że odwracamy, odtwarzamy pierwotny wygląd stoczni, bo to jest nazwa historyczna. Mamy w Warszawie pałac imienia Stalina. Mamy Katowice, Stalinogród. To wszystko podtwarzamy, bo to jest historyczne, prawda? Co więcej, mamy Adolf Hitlerplatz, tam gdzie jest grób nieznanego żołnierza. To też odtworzymy? Pewnie tak. Jeśli ma kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich czy sowieckich kibiców przyjechać do Polski w koszulkach sierpem i młotem, a to taka zabawa, jak mówią nasi politycy. To znaczy, że z drugiej strony powinni przyjechać ludzie ze swastykami i powinni iść pod Belweder i kolejny pakt podpisać Ribbentrop-Mołotow. Czyli, nie wiem, Steinbach, Putin albo coś takiego. Dlaczego? Nie. Czyli sierp i młot to jest nic złego, ale swastyka jest zła. Czymś to się różni. Nie tylko ilością, nie tylko liczbą, bo Niemcy zamordowali 10 milionów ludzi, aż w II wojnie zginęło około 70, ale to jest tyle ofiar rzekomego nazizmu, czyli Niemców, ofiar cywilnych, bezpośrednich. Ale komuniści to jest 40 albo 60 albo 100 tak naprawdę, bo nie wiemy, bo przecież trzeba odliczyć Chiny. To jest skala ofiar pod sierpem i młotem. I dzisiaj to jest happening i można mówić, że ci, którzy atakują sierp i młot, to są ci, którzy tkwią w starej epoce, niczego się nie nauczyli, są nietolerancyjni. Poddajemy się. Mamy przypadek Sochaczewa. Jedna z głównych ulic wróciła do poprzedniej nazwy. Ulica Karola Świerczewskiego. Grupka obywateli wygrała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który uznał, że nie było podstaw prawnych do zmiany ulicy z Karola Świerczewskiego na inną. I mają ulicę Świerczewskiego. To nie będzie ulicy Solidarności w Warszawie. Znowu. Nie będzie Placu Bankowego. I tak dalej. Bo to są te drobne kroki, na które pozwalamy, żeby to wszystko powoli, powoli odtwarzać. Adam Michnik wygrał proces z Instytutem Pamięci Narodowej o naruszenie czci i pamięci jego ojca, bo został w jakimś przypisie w książce Stary Michnik, czyli Szechter, nazwany, że był szpiegiem. A on nie był skazany za szpiegostwo, on był skazany za zdradę główną. W związku z tym wygrał proces. To jest talmudyzacja prawa. Ubieramy to wszystko w szczegóły i robią sobie z nas pośmiewisko. My na to pozwalamy. Już przechodząc do tematu właściwego, o czym właściwie mówimy. Były tak zwane trzy podstawowe kategorie właścicieli Polski Ludowej po 1944 roku. Ci, którzy objęli wówczas władzę i dzierżyli ją praktycznie do końca, a na wielu płaszczyznach mają tę władzę dalej w swoim ręku. Pierwsza to były dawne struktury tak zwanej Komunistycznej Partii Polski. Wprawdzie w 1938 roku rozwiązanej przez Stalina i częściowo wytłuczonej, zresztą z jego punktu widzenia słusznie, bo to była częściowo agentura policji tajnej, DELDEFY, czyli wywiadu wojskowego, ludzie, którzy brali pieniądze i szpiegowali na rzecz państwa polskiego, ale byli komunistami, byli w komunie. Stalin ich trochę przetrzebił, wytłukł, resztę zostawił i to mu się w 1939 roku przydało, a szczególnie po 1944. To była ta najbardziej wartościowa kategoria, bo to byli przedwojenni, ideowi komuniści w olbrzymiej większości z mniejszości, więc tym bardziej byli godni zaufania. Druga kategoria właścicieli Polski Ludowej po 1944 roku to są tak zwani wojenni działacze Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Armii Ludowej. Trzecia grupa, może najmniej liczna, ale najbardziej jakościowo nośna i objęła najwyższe funkcje później, to są komuniści z Moskwy. To jest Berman, to jest Radkiewicz, to jest Mińc i bardzo wielu innych. To dawało tą jakość. A całą podbudową dla tej bazy był tak zwany awans społeczny. Dzisiaj też mało kto pamięta, mało kto wie, ale jeszcze na studiach miałem takich wojskowych,
połowie lat 70., który przychodził na zajęcia taki, wypchane kolana, niedopięty rozporek, opluty mundur i mówił, ja to, wiecie, bo ja to bym, gdyby nie Polska Ludowa, to ja bym dalej świnie pasł, a teraz to ja żem pułkownik. I tak niestety było. Dochodzili do godności generałów, pułkowników i dochodzili do własności. Oni mieli władzę. I ten awans społeczny to była baza, to była partia, która doszła do ponad 3 milionów członków. Ci ludzie nie zginęli. Przez partię łącznie w Polsce przewinęło się około 7 milionów ludzi. Połowa przynajmniej z nich już nie żyje, ale są rodziny, są spadkobiercy. I dlatego jak dzisiaj mówimy, że generał Jaruzelski zrobił coś złego, że stan wojenny był złem, że stan wojenny spowodował nieszczęścia całych środowisk. Ludzie mają połamane życiorysy do dzisiaj. To druga połowa społeczeństwa mi to jest bohater narodowy. On nas ocalił, bo w pewnej gazecie cały czas piszą, że to jest człowiek honoru, bo on nas nie pozabijał, więc my powinniśmy oddawać mu cześć. I teraz z tych trzech podstawowych kategorii środowiska Komunistycznej Partii Polski, ich spadkobiercy to są przede wszystkim czerskiści. Bardzo nowa, bardzo fajna nazwa. Niektórym to coś mówi. Czerskiści. Druga to jest ta wojenna PPR, GLAL, o czym będziemy mówić. I trzecia to są komuniści z Moskwy. Te wszystkie kategorie powinny być dokładnie przez nas omawiane, zanalizowane, opisywane, a przede wszystkim biografie tych ludzi. Pełne, prawdziwe, aż do bólu. Żeby nie było tak, jak kiedyś napisałem tam jakieś artykuły, podawałem poprzednie nazwiska, to pewna dziennikarka Wolnej Europy, która wyjechała w 68 roku z prasy partyjnej z Łodzi, wrzeszczała na cały głos, że nie wolno grzebać w prawdziwych nazwiskach. Jak to nie wolno? To znaczy w czym wolno? Co nam wolno, a co nie? Ci ludzie współrządzili Polską. I tak jak wspomniałem, do dzisiaj są w wielu miejscach przy władzy. Jedną z głównych postaci w kancelarii prezydenta Komorowskiego, tego od badacza Wikipedii, jest profesor Tomasz Nałęcz, wieloletni członek PZPR-u. Proszę posłuchać, co on mówił o Sierpie i Młocie. To zabawa, to jest fan, możemy się pobawić. Koszulki z Gawarą, z Sierpem, Młotem są fajne. To jest swastyką? Nie. Polska Partia Robotnicza powstała formalnie na początku stycznia 1942 roku. Dlaczego tak późno? Dlatego, że dla komunistów II wojna światowa nie wybuchła 1 września 1939 roku. We wrześniu 1939 roku nic się nie stało, tylko Imperium Sowieckie zostało poszerzone na skutek porozumienia z Imperium Niemieckim, z III Rzeszą. Przyłączono większość Polski, następnie Litwę, Łotwę, Estonię, kawał Rumunii i tak dalej. Ruś Zakarpacką, to te dwa lata, 1939-41, to nie jest dla nich wojna i dla komunistów to nie była wojna światowa. Wojna światowa rozpoczęła się od zdradzieckiego, tu podkreślam, zdradzieckiego napadu Hitlera na Stalina. No jak on mógł? Myśmy mu tak pomagali, a on nas wziął i napadł. Tak, dla nich jest od tego momentu wojna. Ale czy państwo sobie zdają sprawę, że Polska Ludowa, a później na początku jeszcze trzecia RP, płaciła kombatantom w tejże Polsce, którzy mieli tytuł uprawnień? Służba w Armii Sojuszniczej od 17 września 1939 roku w Armii Czerwonej, czyli napastnik, taki sam jak żołnierz niemiecki z Wehrmachtu czy z innej formacji, miał uprawnienia w Polsce za to, że wykonywał polecenia Stalina. Był uznawany za polskiego kombatanta. Niesłychane? Nie wiecie o tym? To teraz wiecie. I to nie były pojedyncze przypadki. My im za to płaciliśmy, że oni nas napadli. To byli bohaterowie w rodzinach. Takich przypadków jest oczywiście podobnych bardzo dużo. Do 1941 roku nie ma wojny. Wojna zaczyna się w czerwcu 1941 i jest panika. Stalin organizuje na tyłach wroga podziemie komunistyczne, rzeczywiście antyniemieckie. Chociaż tak, czy do końca antyniemieckie, to zaraz o tym będziemy mówili. Te przygotowania trwają,
tak zwana Polska Partia Robotnicza rodzi się w Moskwie, to są dyrektywy międzynarodówki komunistycznej, która nakazuje używać takiej właśnie nazwy, że to jest Polska Partia. I co ciekawe, gdy ogłoszono ich manifesty, gdy rozpoczęli werbunek do tej partii wśród dawnych towarzyszy przedwojennych, nastąpił zawał. Zawał serca u niektórych. Jak można mówić o polskiej partii? Oni nie chcą służyć polskiej partii. Oni chcą służyć partii komunistycznej, a nie żadnej robotniczej. I broń Boże polskiej. Tylko w Polsce ta partia ma być. Spory nawet trwały o nazwę. Maskowano, że jest to partia niezależna od międzynarodówki komunistycznej. Są wspomnienia Władysława Gomułki. Dwa tomy, bardzo obszerne, mocno pokancerowane, ocenzurowane, ale warto poczytać. On napisał, nie mieliśmy złudzeń, że ci, którzy wiedzą, to i tak wiedzieli, że jesteśmy agenturą międzynarodówki komunistycznej. I on napisał wprost w tych swoich wspomnieniach, że ta partia od samego początku miała dwa oblicza. W konspiracji, ale dwa oblicza. Tajne i jawne. Jawne było wszystko to, co pisano w tych gazetkach, co głoszono propagandowo, że jest to jedna z polskich partii o nieco innej orientacji, która widzi sojusze odwrócone, że naszym sojusznikiem jest Związek Sowiecki, ważniejszy, silniejszy, na nim trzeba polegać, ale my jesteśmy samodzielni. I Gomułka pisze, ale to była propaganda. To było tylko na lep, żeby się ludzie nabierali. A tajne oblicze tej partii to był NKWD. Kościec to była sowiecka agentura. I o tej sowieckiej agenturze wiemy sporo. Może nie u nas to publikują, ale w sowieckich archiwach papiery są z pseudonimami. Władysław Gomułka, pseudonim Kowalski. Jóźwiak, szef sztabu Armii Ludowej w stopniu pułkownika, chociaż z Wojska Polskiego był kapralem. To jest wszystko agentura. Loga Ignacy, później po wojnie Sowiński, po żonie. I po kolei Moczar, Woron 037 czy 036, kryptonim w NKWD. To jest elita późniejszej władzy. Ludzie bez przeszłości, z fałszywymi życiorysami, często na fałszywych nazwiskach, tworzyli równoległą władzę w postaci późniejszych rad narodowych konspiracji, których nie było tak naprawdę. Oni ogłaszali, że jest, 3 czy 4 osoby, gdzieś tam jakieś fikcyjne nazwiska podawano, czy tak zwany KRN. 31 grudnia 1943 roku komuniści ogłosili, że powstała Krajowa Rada Narodowa, czyli tak jakby podziemny parlament w Polsce okupowanej, wcale nie komunistyczny, bo składał się z przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji. Ale członków tego KRN-u było 17 czy 19. Każdy z nich reprezentował po kilka środowisk, partii, ugrupowań i tak dalej, i stowarzyszeń. I to miało być później na powojnie władza. Ta partia nie tworzyła się z niczego, mimo że była sowiecką agenturą, bardzo starannie to ukrywała. Ukrywała to w nazwie i w działalności. Pokrywała to frazesami patriotycznymi. Ale czasami zdarzały się pewne enuncjacje, ogłaszali pewne deklaracje, za które dostawali z Moskwy gromy i targanie po uszach. Georgi Dymitrow, szef międzynarodówki komunistycznej, pisał do nich wprost w depeszach. Towarzysze, nie możecie mówić o ustroju socjalistycznym, o Związku Sowieckim, o podległości, czymkolwiek. To jest politycznie niepoprawne. Nie jest to określenie lewaków amerykańskich lat 60. Stalinowcy dobrze znali to określenie. To jest politycznie niepoprawne. Na tym etapie nie dajemy takich nazw. Teraz stoimy na platformie, ciekawe porównanie, platforma, na platformie demokratycznej. Wy mówcie o wolnej Polsce, o prawach człowieka, o demokracji. To im nakazywali Sowieci. I oni to publikowali. I być może jakieś osoby się na to nabierały, chociaż podejście w podziemiu niepodległościowym było zdrowe. Od samego początku wiedziano, że to jest sowiecka agentura, że to jest siła, która sama w sobie nie znaczy nic, ale mając poparcie sowieckiego mocarstwa, które przyjdzie tu, bo w 1942-1943 roku coraz bardziej stawało się jasne, jaki będzie układ sił w Europie, to będzie ten parawan, że nie musi być Republika Sowiecka, ale Polska będzie sowiecka, tak jak się zresztą stało. I część ugrupowań niepodległościowych wydała komunistom zdecydowaną walkę, nie ukrywając tego. Przede wszystkim ugrupowania Obozu Narodowego. Oni pisali, że jest wróg jeden, niezależnie od tego, jak się nazywa, czy to jest Niemiec,
czy to jest bolszewik. Jednym i drugim chodzi o to samo. O zniszczenie Polski i sprowadzenie jej do roli niewolnika. Ta partia, która nazywała się Polską Partią Robotniczą, zanegowała delegaturę rządu, nazywając ją mianowańcami bez żadnego poparcia. Zanegowała polski rząd na wychodźstwie, urząd prezydenta, czyli wszystko to, co było zewnętrznym symbolem trwałości Rzeczpospolitej, że ona jest, istnieje, ma własną armię, w kraju jest państwo podziemne, polskie państwo podziemne i w kraju jest armia podziemna, niezależnie od tego, jakie to są ugrupowania. To jest przyszłe polskie wojsko. Komuniści są z boku, usiłują penetrować podziemie. Rozpoczęli rozmowy z delegaturą i z AK w 1943 roku. To trwało tam bodajże do lutego czy kwietnia 1943, chyba do 1 kwietnia 1943 roku. Oczywiście nie zdało to egzaminu, bo nie chcieli zrezygnować z sowieckiej podległości, zgłoszenia swojego programu i zrobienia tego, co robili. Ta agentura była, tkwiła, tak jak mówię, była mała, ale była bardzo groźna. To jest tak jak w ciele coś się zagnieździ. Nie zadbamy o to wcześniej i powoduje to gangrenę, to się rozwija i następnie musi być amputacja. To samo było z nimi. Skąd brali kadry? Podstawą byli sowieccy cichociemni, jak sami się nazywali, bo byli po cichu i po ciemku zrzucani z sowieckich samolotów. Ale to nie byli ludzie przeszkoleni do dywersji antyniemieckiej, do dywersji ideologicznej. To byli działacze polityczni, to byli agenci NKWD, szkoleni wojskowo, ale w zupełnie innym celu. Oni nadawali oblicze wojskowe Gwardii Ludowej, która była tym pionem zbrojnym, miała być pionem zbrojnym Polskiej Partii Robotniczej. Drugą grupę kadrową to byli tak zwani Hiszpanie, uczestnicy wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939, których kanałami NKWD przerzucano przez całą Europę na terytorium okupowanej Polski. Ludzie z doświadczeniem frontowym, żołnierze, oficerowie, politrucy przede wszystkim, ale żołnierze, którzy byli na froncie, znali się na zasadach działania organizacji wojskowej, to były te kadry. Kilkudziesięciu takich kanałami sowieckimi przerzucono. Z Hiszpanii, z Francji, z innych krajów Europy, gdzie się znajdowali. To byli Mołojcowie, to był Korczyński, wielu innych. To jest ta druga grupa. Ale same kadry nie stworzyły Gwardii Ludowej. Pamiętajmy, że to jest rok 42. Podziemie już niepodległościowe jest już doskonale rozwinięte. Są wszystkie struktury w rozkwicie, które ofiarnie walczą od 39 roku, które coś robią. Jest polskie państwo podziemne, jest szkolnictwo cywilne, są zalążki policji, są zalążki sądownictwa. Wszystko to, co daje się w podziemiu zachować, jest szykowane na wyjście w momencie, jak Polska odzyska niepodległość. I w tym momencie pojawiają się komuniści. Nie widzą dla siebie miejsca. Nie mają poparcia. Na ich hasła nie ma odzewu. Ludzie nie wstępują do Polskiej Partii Robotniczej, nie wstępują do Gwardii Ludowej. Jak oni piszą na murach PPR, to ludzie dopisują płatne pachołki Rosji. To jest hasło z tamtego okresu, nie późniejsze. Z tamtego okresu doskonale wiedziano. I wtedy świadomość rewolucyjna komunistów nakazuje im wykorzystać element, który już Lenin określił jako socjalnie bliski. Lumpenproletariat i bandytyzm. Plagą w podziemiu polskiej prowincji, ale w miastach też, byli pospolici bandyci. W roku 1939 państwo polskie przestało istnieć. Załamał się porządek. Nie ma policji, nie ma struktur państwowych, nie ma samorządów, nie ma administracji. Przychodzi okupant. Okupant ma jeden cel. Wyzyskać z generalnego gubernatorstwa, czy z ziem wcielonych do Rzeszy, czy z ziem dalej na wschód, tyle, ile się da żywności, surowców, siły roboczej. Ich nie interesuje, że ktoś na kogoś napadnie i kogoś zabije. To nawet dla nich bardzo dobrze, dla nich mniej pracy. I w tym momencie, gdy w 1939 roku opróżnione są więzienia, cała swołocz wychodzi na wolność, to są ludzie, którzy szukają łatwego chleba. O broń jest łatwo, o pracę jest trudno,
zapewnić sobie byt jest trudno, bo trzeba ciężko pracować, natomiast mieć broń, napadać, rabować jest łatwo. I to jest tak wielka plaga, że są specjalne rozkazy wydawane przez Dowództwo Narodowych Sił Zbrojnych, bo już pod koniec 1942 roku o zwalczaniu bandytyzmu i przez Dowództwo Armii Krajowej w 1943, że to jest jeden z głównych celów polskiego podziemia. Delegatura rządu ogłasza swój program, gdzie ogłasza cel strategiczny istnienia polskiego państwa podziemnego. Nie walka z Niemcami. Nie to, żeby iść kogoś zastrzelić, jakiegoś Niemca, a za to Niemcy stracą 50 czy 100 ludzi. Celem polskiego państwa podziemnego, jak to określono, jest ochrona substancji żywej narodu. Ludzie ginęli tysiącami. Byli rozstrzeliwani, łapani, wywożeni na roboty, eksterminowani w przeróżny sposób. Groziła nam biologiczna zagłada, a przede wszystkim groziło nam to, że przez wyniszczenie inteligencji stanie się to, co stało się po wojnie, że w to miejsce przyjdzie awans społeczny, że przyjdzie rewolucja. Tego się obawiano. I celem polskiego państwa podziemnego była ochrona przed tymi bandytami. W związku z tym jednym z głównych celów oddziałów Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych była walka z pospolitym bandytyzmem, ochrona ludności cywilnej. Ja jeździłem dużo po Polsce w latach 70., 80., zbierając relacje, informacje. Wtedy jeszcze bardzo dużo dawnych konspiratorów żyło. Gdy pytałem na miejscu, na przykład o dowódców oddziałów partyzanckich, jak się spisywali, jak to było, różnie o nich mówiono, ale o niektórych z najwyższym aplauzem. Pamiętam, jak byłem we wsiach, które były bazą do działalności partyzanckiej kapitana Władysława Kołacińskiego, pseudonim Żbik, dowódcy bardzo dużego oddziału Narodowych Sił Zbrojnych. To prosty chłop na Kieleczyźnie w chałupie, gdzie u niego spałem, tam były uroczystości, później u niego spałem, wyjął butlę wódki i zaczął płakać. Mówi, wie pan co, pan tu z panem Żbikiem, pan tu widzę, że pan blisko, pan z nim przyjechał. Ja panu coś powiem. Tu różnie było, tu różnie do nas przychodzili, ale jak przyszedł do nas Żbik, to my powiedzieliśmy, on się pytał, co nam najbardziej przeszkadza. Ekspedycje niemieckie, gdzie, kiedy przychodzą, a my nie. Tu są okoliczni bandyci. Oni napadają, gwałcą i rabują. I nie ma przed nimi ratunku. Żbik porobił zasadzki, połapał ich, mówi, panie, wie pan co, on ich nie zabił. On ich wybatorzył na środku wsi, napiętnował i powiedział, macie rodziny, wiemy, gdzie mieszkacie. Od tej pory jakikolwiek przypadek bandytyzmu będzie w okolicy, to pierwsi wy za to odpowiadacie, nawet jeśli tego nie zrobicie. I chłop mówi, do końca wojny u nas nie było bandytów, tak się go bali. Mówi, to był dowódca. I teraz te bandy rabunkowe, które były samodzielne, grasowały i robiły to, o czym mówiłem, zaczęły od 1942-1943 roku być zagospodarowywane przez Polską Partię Robotniczą. Oni te bandy przyjmowali na swój stan. Nadawali im piękne polskie nazwy. Oddział imienia Tadeusza Kościuszki, oddział imienia Stanisława Żółkiewskiego, oddział imienia Juliusza Słowackiego i tak dalej. Piękne nazwy, patriotyczne, polskie. Grupa bandycka, która rabowała, żyła z napadów, staje się oddziałem Gwardii Ludowej, dostaje ideologiczną ochronę, dostaje polityczne dowództwo. Robi to, co robiła, ale to jest teraz nasza partyzantka, jak mówią komuniści. I jak się komuś z nich krzywda dzieje, to depesza do Moskwy, mordują komunistów. Jest wojna domowa w podziemiu. Reakcyjne AK i jeszcze bardziej reakcyjne Narodowe Siły Zbrojne, zamiast walczyć z Niemcami, to zabijają, mordują niewinnych Polaków. Gdyby państwo sobie poczytali sprawozdania i meldunki tych oddziałów, jak wyglądała ich działalność, to jest coś, co przeraża, jeszcze dzisiaj przeraża. Jako zdobycz określano w tych raportach kolczyki, pierścionki, obrączki, medaliki, wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, najbardziej złoto. Złoto, zegarki, ale także ubranka dziecięce, marynarki, kapoty, kapy na łóżko, poduszki, wszystko, co się dało wynieść, zabrać. Są przypadki tych meldunków. Ja tu państwu nie wspomniałem. Zostały te dokumenty komunistyczne w niewielkim zakresie, wydane w trzech tomach.
książki pod tytułem Tajne oblicze GLAL i PPR. Tamtego jest pełno, ale to są tylko przykłady. Jestem jedną z najniższych osób chyba w Polsce, która przeczytała wszystkie dokumenty podziemia komunistycznego z okresu okupacji. Wszystkie. Ze wszystkich okręgów, ze wszystkich terenów. To się wszędzie powtarza, wszędzie jest to samo. Bandyci, zbrodniarze, zboczeńcy, bo o tym też będziemy mówić, wynaturzeni, którzy po wojnie dostali w swoje ręce władzę. Podziemie wojenne, komunistyczne, to są przede wszystkim zbrodniarze i złodzieje. Ubranka dziecięce, ale meldunki na przykład z Warszawy i jest meldunek specgrupy Sztabu Gwardii Ludowej, czyli co, odpowiednik KDW chyba. Grzebień, lusterko, puderniczka damska i tak dalej. Wszystko, co się dało wziąć, brali. Wszystko rabowali i zostawiali to na papierze, bo się już musieli teraz z dowództwem ideologicznym swoim rozliczać. Była sprawozdawczość, jak w mafii. Jak ukradłem coś, to nie jest dla mnie, to jest mafijne. Mafia mi odpala działkę za to, że ja w tym brałem udział, a reszta idzie na organizację. To na tej zasadzie dokładnie działa. I z tych oddziałów bandyckich, tych grup bandyckich, tworzą się pierwsze oddziały Gwardii Ludowej pod tymi wielce patriotycznymi nazwami, ale robią to samo. Jeden z największych, najbardziej znanych oddziałów Gwardii Ludowej na Lubelszczyźnie został opisany przez jego dowódcę. To była grupa bandycka niejakiego Jana Liska, pseudonim bodajże Kiełbasa czy coś takiego, bo on bardzo lubił kiełbasę na wsi rabować, lubił sobie podeżreć czosnkową, taką dobrą, świeżutką. Został zaanektowany przez Gwardię Ludową i jego dowódca, który być może jeszcze żyje do dzisiaj, towarzysz Szymański, pseudonim Lis, dowódca Okręgu Lubelskiego Gwardii Armii Ludowej, po wojnie pułkownik Ludowego Wojska Polskiego. W 1947 roku też człowiek, który rozbijał zgrupowanie Józefa Kurasia Ognia na Podhalu, dowódca pułku KBW. On zostawił nieopublikowane wspomnienia, które leżą w archiwum akt nowych. I on napisał tak, że tą grupę przejęli na stan, on był dowódcą, oczywiście, mówi tak, do jakiejkolwiek akcji ich nie można było użyć. Zresztą no, nie mogliśmy z Niemcami walczyć, byliśmy za słabi. Co przez 2 lata robi oddział w lesie, który nie walczy z Niemcami? To jest charakterystyczne. Opisał jedną z zabaw ludzi tego oddziału, że bardzo lubiliśmy grać w zegarki. Jak można grać w zegarki? Można. Otóż w zegarki grano tak, że gwardziści pijani jak Bela, ci, którzy się otrzymali na nogach, każdy brał zegarek, rzucał do góry, najwyżej jak tylko mógł i ten, który się nie rozbił, zbierał cały ten szmelc rozbity, wygrywał. Wtedy zegarki nie były tak, jak teraz tam po 20-30 zł można kupić. To było dobro, które często służyło przez pokolenia, jedno czy dwa. Nie było tak, że każdy na wsi miał zegarek. A oni te zegarki gdzie zdobywali? Albo na przykład opisywał, zdobyliśmy skrzypce w pewnej wsi. Chodził SS-man ze skrzypcami po lesie? Nie. Gwałty na nauczycielkach, bo to inteligentki, no więc to tak bardzo były pożądane wśród tych bandytów. To było coś, czym się można było później pochwalić. To są wynaturzeńcy, którzy zostawili nie tylko odciski palców, ale wszystkie dowody popełnionych zbrodni. Pierwszy rzekomo oddział partyzancki na ziemiach polskich. Mały Franek Franciszek Zubrzycki. Chodziłem do szkoły podstawowej jego imienia i ta szkoła do dzisiaj to imię nosi. Miała być walka z Niemcami. Napadli na polską leśniczówkę, obrabowali leśniczego, zabrali mu świnie i pieniądze. Całą noc uciekali, a że to były prymitywy, to chodzili w kółko tej leśniczówki, bo było ciemno i jak ktoś nie wie, jak się wydostać w lesie, to chodzi w kółko. I rano wyszli koło leśniczówki znowu. No uznali, że trzeba zapaść na poczynek. To jest taki ulubiony termin gwardzistów. Zapadliśmy na poczynek, czyli musieli odpocząć. Schowali się w zagajniku obok leśniczówki. Przyjechała ekspedycja niemiecka, więc nie mogli się ewakuować. Siedzieli w tych krzakach. Niemcy w ogóle sobie nie zdawali sprawy, że mają do czynienia z czymś takim. Mieli iść szukać po lesie bandytów. I dowódca tej grupy opisał, on był później po wojnie pułkownikiem UB, dowódcą i szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku, Józef Mrozek, z Hiszpanii oficer, z wojny domowej komunista. Opisał to tak, że wszystko byłoby dobrze, byśmy przeczekali w tym zagajniku, byśmy sobie poszli. Ale jeden z tych głupków moich podwładnych rzucił granat,
żeby jeszcze rzucił w Niemców, ale on rzucił nad nami do góry i ten granat na nas spadł. Ponieśliśmy straty. Akcja zbrojna Gwardii Ludowej. Inna, jedna z pierwszych akcji w Janowcu nad Wisłą na Kieletczyźnie. Poszli na polską pocztę zdobyć pieniądze w nocy. Walili w drzwi. Tam była pracownica tej poczty, mieszkała, do niej akurat brat przyjechał. Nie chcieli otworzyć, strzelili przez drzwi. Postrzelili kogoś tam, stamtąd był odzew. Też jakiś strzał padł, jeden z tych gwardzistów został ranny. Ze strachu złapali go pod ręce, zaczęli uciekać, ale uciekali przez bagna. I na tych bagnach wydarzyło się coś niesamowitego. W tej grupie był później osławiony generał, spadochroniarz Polsce Ludowej Edwin Rozłubirski, bohater Zbigniewa Bujaka. Jeden z uczestników tej akcji, jak uciekali przez te bagna, opisał to tak, że ciężko im było i w pewnym momencie zauważyli, że Niemcy strzelają za nimi pociskami świetlnymi. Więc porzucili tego rannego w tym bagnie i uciekali dalej. Ale w końcu się zatrzymaliśmy, jeden z nas się zorientował, że to były świetliki na bagnach, a nie pociski. Świetliki. Robaczki sobie fruwały. Gwardziści. W województwie warszawskim też taki oddział powstał, Franciszka Ciastka, i oni też opisali swoją działalność. Chodzili od wsi do wsi, tak się wałęsali, że oni są Gwardia Ludowa, tak tu zjedli, tam wypili, tu zjedli, tam wypili. Napisał tak. W jednej ze wsi chłopi chcieli nam dać karabiny, bo mieli tylko pistolety. Ale my ich nie wzięliśmy, bo ciężko było ukryć. Partyzanci, prawda? To nie jest śmieszne, to jest straszne. Śmieszne to jest dla nas dzisiaj. Ale to była elita umysłowa i elita działaczy tamtej formacji. Jeden z oddziałów na Kieletczyźnie imienia Czachowskiego, jednego z dowódców z powstania styczniowego, zostawił swoje raporty z kilku miesięcy, dzień po dniu dosłownie, akcja po akcji. Oni codziennie pisali sprawozdania, że oddział udał się do wsi i zdobył świnię, następnie z tą świnią poszliśmy do lasu i udaliśmy się na poczynek, czyli był bimber, była świnia, zżarli. Następnego dnia zdobyliśmy świnię, oddział zapadł na poczynek. Kilka miesięcy działalności na poczynku i na świniach. Cały czas. Świnie i poczynek. Jedna z rewelacyjnych prostakcji. Nie wiem, czy jakikolwiek oddział KEDYW-u czy akcji specjalnej NZ-u byłby w stanie ich przebić. Opisują, że są właśnie na takim poczynku, spożywają tą świnię zdobytą, zapijają sobicie, bo to tłuste, to trzeba, żeby to jakoś strawić i w pewnym momencie zaczęły chrzęścić gałęzie w okolicy. O, obława niemiecka! Napisali, a rozpoznaliśmy przeciwnika. Oddział strat nie poniósł, bo się ewakuowali. Straciliśmy tylko 30 karabinów, 30 kapot i 30 czapek. Czyli wszystko, co mieli. Rzucili i uciekli. Ale okazało się, to byli grzybiarze, którzy przyszli do lasu grzyby zbierać, więc 6 tych kapot i karabinów znaleźli, bo rzucali bezwładnie w różnych miejscach, więc nie wszystko odzyskali. To jest ta wojenna elita. Z drugiej strony do Moskwy trzeba było słać raporty, że coś robią, zaspokoić Sowietów konkretną działalnością. I słali. Słyszeli pewnie państwo o akcji Wieniec, przeprowadzonej przez oddziały Armii Krajowej na obrzeżach Warszawy. Jednoczesne wysadzenie torów we wszystkich miejscach naokoło Warszawy, żeby sparaliżować niemiecki transport. Akcja Wieniec 1, Wieniec 2. Specjalistyczne oddziały, wyszkolone, materiały wybuchowe. Ludzie do tego przeznaczeni, do specjalnej dywersji. Wykonali to. Jakie poszły depesze do Dymitrowa, do międzynarodówki? To my! Co odpisał im Dymitrow? Zuch mołojcy, chłopcy. Brawo, tak trzymać. Rozbite areszty więzienia przez oddziały niepodległościowe szły w rejestrach do Moskwy. Eto my. My rozbijaliśmy. W powojennych, fałszowanych raportach, robionych bardzo nieudolnie, bo oni dużo swoich papierów sfabrykowali już w latach 45-67, szczególnie upodobał sobie tą rolę ich były szef sztabu Franciszek Jóźwiak, powojenny komendant milicji obywatelskiej, mąż Heleny Wolińskiej, jeden z głównych kolegów
towarzyszy Gomułki. Siedział po wojnie, pisał na maszynie, preparował z terenu, różne akcje były. Na przykład gdzieś tam na stacji kolejowej jakiś Polak, zawiadowca, źle przełożył wajchę, zderzyły się pociągi niemieckie. On oczywiście uciekł, bo go złapali, trafił do Oświęcimia, bo to uznano za sabotaż, chociaż to oczywiście to nie był sabotaż z jego strony. To się tak po prostu wypadek. Komuniści zaliczyli, wykonaliśmy akcję pod ziemią. Dwa pociągi wysadzone w powietrze i tak dalej. Gdy badałem taki oddział, straszny zresztą, Bolesława Drabika, pseudonim Bolek Bimberek. Bolek to chyba taki prototyp innego Bolka współczesnego, a Bimberek, bo on tak sobie lubił pewne rzeczy. Po wojnie opisał, że był dowódcą specjalnej dywizji kolejowej Gwardii Armii Ludowej na Lubelszczyźnie i wysadził setki pociągów. Jedną z takich akcji chciałem sprawdzić, bo zacząłem na mapie patrzeć, gdzie ta miejscowość jest. Zresztą znałem tam jednego akowca z tej okolicy, w Warszawie mieszkał. Pytam się, ta linia kolejowa, tam były trzy wysadzenia pociągu jednego dnia na tej samej trasie. On mówi do mnie, panie, tam jest bagno, tam nie ma. Ja mówię, jak to mój, to opisane, wtedy jeszcze byłem dużo młodszy i bardziej naiwny niż teraz. Zacząłem dzwonić po PKP tam gdzieś w terenie. I pytam się o taką linię kolejową między taką miejscowością a taką. Mówią, że nie ma takiej linii, ale była w czasie wojny. Panie, idź pan sobie zobacz, jak tam jest. Tam 2 metry bagno jest, tam nigdy nie będzie linii kolejowej. Potem tam nikt nie mieszka naokoło. A on 3 razy tego samego dnia w tym samym miejscu wysadził pociągi niemieckie. Jeden pociąg to bym jeszcze zrozumiał. A jest dziura, wysadzony pociąg. Ale drugi i trzeci po czym przejechały? Przeleciały nad tym? Pewnie tak. Po wojnie komendant Milicji Obywatelskiej w Siedlcach, morderca. Wyrok wykonany przez podziemie, nieudany. Kilkanaście kul dostał, przeżył. To byli tego typu specjaliści. I te oddziały bandyckie rozwijały się w oddziały Gwardii Armii Ludowej. Zwalczane przez podziemie niepodległościowe podnosiły wrzask, że AK i NZ, czyli reakcja, zwalcza sojuszników. Zwalcza tych, którzy jako jedyni walczą z Niemcami, bo wiadomo, AK stoi z bronią u nogi, a NZ kolaboruje z Niemcami. Najgłośniejsza akcja w polskim podziemiu. Zlikwidowany najwyższy stopniem oficer niemiecki. 26 sierpnia 1943 roku na Kielecczyźnie. Generał Kurt Renner, dowódca 174 Dywizji Piechoty Wehrmachtu, frontowej jednostki, wraz ze sztabem przez Oddział Narodowych Sił Zbrojnych. W historiografii powojennej został opisany i zaliczony na konto Gwardii Ludowej. Zrobiła to rodzina Skwarków. Skwarek tam, Maniek, Ziutek, Felek, jacyś inni. Piątkami się podzielili, obdzielili, stworzyli strukturę, zabili sobie generała i jego sztab. Czy oni w ogóle wtedy strzelać umieli? Dowódca tej rzekomej akcji, który zresztą doktorat z tego obronił, na Wyższej Szkole Nauk Społecznych, tak, przy KCPZPR, szkoły, którą także Leszek Miller ukończył i wielu innych, był po wojnie majorem UB, szefem UB w Kielcach. Pisał już później takie bzdury, że w latach 70. partia mu zakazała publikacji. To już było po prostu niestrawne i nieznośne. Ale oni te wszystkie akcje kradli. Nawet tą. Były przypadki, że poszczególne akcje bandyckie, rabunkowe, gdzie napadali na ludzi, rabowali, gwałcili, były maskowane, że to nie oni. Zostawiali pisemka Armii Krajowej, zostawiali pokwitowania NSZ i po wojnie to opisali w swoich wspomnieniach, chwalili się tym, gdzie, kiedy i kto. Mamy dowody zbrodni. Mamy. Ale co z tego? Jednym z najbardziej wstrząsających elementów tej ponurej historii, o którym Państwu mówię, jest to, że w tym podziemiu komunistycznym istniał oddział, który istnieć nie powinien, który nie został zamaskowany patriotyczną nazwą, tylko zachował nazwę zgodną ze swoją istotą. Oddział nazywał się Byłych Strażników Treblinki. Wachmani ukraińscy, których Niemcy co 2-3 miesiące zmieniali, likwidowali całą zmianę, przywozili następnych, bo to byli ludzie, którzy wchodzili w układy z osobami osadzonymi w Treblince, handlowali złotem,
wyciągali prostytutki żydowskie i tak dalej. I Niemcy co 2-3 miesiące tą całą zmianę likwidowali i przywozili następnych. Gdy ci zbrodniarze widzieli, co się święci, niektórzy z nich uciekali do lasu w tych czarnych swoich uniformach strażników Wachmanów, trafili do lasu. Powinni być tam natychmiast rozstrzelani przez każdą polską grupę, która ich spotkała. Co zrobiła Gwardia Ludowa, Armia Ludowa? Stworzyła z nich oddział partyzancki, ale nie nadali im nazwy, więc zostało to pod nazwą Byli Strażnicy Treblinki. Opisała ten przypadek między innymi Żydówka z getta, która uciekła z getta i była komisarzem politycznym w Gwardii Armii Ludowej, została do tego oddziału przydzielona jako komisarz polityczny. Napisała, że gdzie ja trafiłam? Z deszczu, czyli z getta, pod Rynnę. Najgorsi bandyci, jakich w życiu widziałam, to byli oni. Dalej robili to, co robili w obozie, tylko teraz w lesie. To samo z Żydami. W 1944-1945 roku, jak przyszli Sowieci, wszystkich od razu rozstrzelali. Ale ten oddział jest w ewidencji, w historiografii komunistycznej, w dorobku organizacyjnym Gwardii Armii Ludowej, w ich doktoratach, w ich pracach naukowych. Bez wstydu, bez poczucia wstydu opisali, zostawili. Inna sfera działalności podziemia komunistycznego, nieznana, o której się nie mówi, to są finanse. Każda organizacja, żeby działać, musi mieć środki. Tak jak teraz są stowarzyszenia, mają składki, mają dotacje, prowadzą działalność gospodarczą, zbierają datki i tak dalej. Komuniści pod ziemią tego nie mieli. Mieli finansowanie przez Sowietów, ale to finansowanie szło głównie na struktury wywiadowcze, na NKWD, na ochronę organizacji, bo to było na zachowanie kadr na okres po tak zwanym wyzwoleniu. Reszta musiała sobie jakoś radzić. I znowu niedoceniony i nieoceniony Gomułka opisuje proceder. Z czego żyliśmy? Z napadów rabunkowych. Napisał wprost. Nawet członkowie sztabu głównego Gwardii Armii Ludowej prowadzili taką działalność. Gdy czyta się dokumenty Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, innych struktur bezpieczeństwa podziemia niepodległościowego, na przykład z Warszawy, tam są dzień w dzień raporty z napadów rabunkowych, z napadów, z rabunków. To, co robili gwardziści, później AL-owcy. Rabowali, rabowali, rabowali. Często w ich wspomnieniach można wyczytać, nigdy w życiu tak nie jadłem tak dobrze jak podczas wojny. O czym to świadczy? Że ktoś przez nich nie jadł, że ktoś przymierał głodem. Ci zbrodniarze zabierali wszystko. Więc podstawą były rabunki, ale także odnaleźliśmy ślady, że podziemie komunistyczne maczało palce w aferze Hotelu Polskiego. Mało kto dzisiaj o tym wie, miały filmy powstać tak dalej, jakoś tak ten temat jest mało ruszany. To generalnie było tak, że Niemcy się zorientowali, że bardzo wielu bogatych Żydów ukrywa się po stronie tak zwanej aryjskiej, mają ogromne pieniądze, bo to chodziło o bardzo bogatych ludzi i trzeba dla nich zorganizować taką akcję, że część przerzucimy gdzieś do krajów neutralnych albo do nieokupowanej części Francji. Oni przyślą jakieś kartki, jakieś pozdrowienia dla innych, ich powyciągamy. Pierwsza grupa ucieknie trudno, ale po pierwsze każdy zapłaci za to, że ich tam przerzucimy, a po drugie większość z nich i tak wyłapiemy, ześlemy do obozów koncentracyjnych. To się generalnie udało. Parę tysięcy Żydów poszło do piachu, trudno się im dziwić. Ludzie chcieli żyć, chcieli ocalić swoje rodziny, ale brał w tym udział jeden z agentów NKWD i podziemia komunistycznego, zaufany Gomułki, Bogusław Hrenkiewicz. Jego żona opisała to w zeznaniach w latach 50. Byłem z tym u prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. Nic się nie stało. Hrenkiewicz umarł, żona umarła, sprawa przycichła. Kogo to obchodzi dzisiaj? Żyli z napadów na bogatych Żydów. Jest przypadek Lasów Wyszkowskich. Tam były grupy uciekinierów z getta, żobowców i innych, ale także pinkertowców, czyli tych, którzy się zajmowali grzebaniem na cmentarzach. To było takie przedsiębiorstwo pogrzebowe w getcie z człowieka, który nazywał się Pinkert, stąd się nazywali pinkertowcami. Oczywiście zęby, kolczyki, obrączki, co tylko było z trupów, z tych dogorywających ludzi ściągano, zabierano i to był tak zwany skarb. Oni byli przerzuceni w Lasy Wyszkowskie, tam byli pod opieką Gwardii Ludowej. Później
zostali zlikwidowani, opisano, czy to żakowcy, NZ-owcy ich wymordowali, a są konkretne raporty, które opublikowaliśmy, że zrobili to sami. To był ten skarb PPR-u. Olbrzymia wartość w złocie, którą zdobyli na Żydach. Kto jest dzisiaj antysemitą? My. Jaruzelski? Nie. Kiszczak? Nie. Ci wszyscy z Gwardii Armii Ludowej? Nie. My. My. Normalni ludzie, którzy nawet o tym nie wiedzieli, pojęcia nie mieli. Nas się o to oskarża. Do tamtych nikt nie ma pretensji. I cała sfera, w ogóle nierozpoznana, nieruszona tak naprawdę, czyli stosunki podziemie komunistyczne a Żydzi. Cała historiografia komunistyczna była skierowana na to, że to było jedyne podziemie, które Żydom pomagało. A ja twierdzę, na podstawie tego, co zbadaliśmy, co jest do udowodnienia, że to było jedyne podziemie, które Żydów mordowało. I gdy czyta się wspomnienia tych przygłupów z Gwardii Armii Ludowej, bo to prymitywy, ludzie niewykształceni, prości, ale przez to, nie dlatego, że jak niewykształcony to prosty, tylko prymitywy w każdym calu, naprawdę. Ale pisali w 1945-1946 roku szczere życiorysy partyjne. Pisali, że szlak naszej brygady Armii Ludowej znaczony był przez trupy kobiet i dzieci żydowskich. Albo wstąpiłem do organizacji, żeby walczyć z Niemcami, a mordowaliśmy reakcjonistów z AK i NZ oraz Żydów i tak dalej. Setki dowodów. Jedno zgrupowanie Stefana Kilanowicza, czyli Grzegorza Korczyńskiego, ma na sumieniu setki Żydów. Kto jest winny? AK, NZ. Oni? Nie. Wszystkie złe rzeczy, jakie mieli, zrzucili z siebie. Ale są dokumenty sądowe. Po 1944-1945 roku są dziesiątki, setki postępowań, które były utajnione przeciwko swoim własnym członkom. Nic się oczywiście im nie stało. Oni wszyscy później awansowali w strukturach, zostawali generałami, prokuratorami, dyplomatami, ale są papiery, co robili. Są świadectwa, są zachowane dowody. I co ciekawe, w sposób utajony śledztwa były prowadzone przeciwko swoim, przeciwko komunistom, ale procesy pokazowe robiono przeciwko AK-owcom, NZ-owcom. Te same zbrodnie przypisywano im, popełnione w tym samym czasie, w tym samym miejscu. Niewinni ludzie przyznawali się do zbrodni, ale kto by się nie przyznał, jakby mu palce wyłamali w drugą stronę. Jak kładli rozżarzone węgle między palce, ściskali to drutem czy jakąś szmatą. Ludzie się przyznawali do wszystkiego, do rzeczy niepopełnionych. A ci, którzy to popełnili, zostawali, tak jak mówię, generałami, dyplomatami, ministrami. To były kariery w Polsce Ludowej. I cała ta sfera stosunków między podziemiem komunistycznym a Żydami pozostała jak ciemna karta. Nikt tego nie rusza. Wszyscy się tego boją, wstydzą. Lepiej oczerniać wszystkich innych. Tego nie ruszamy, bo to jest bardziej skomplikowane. To nie były sprawy rasowe, że polscy bandyci z Gwardii Ludowej mordowali Żydów z biegów, z gett, uciekinierów z jakichś miasteczek, ci, którzy się przechowywali w lesie. Często wśród tych zbrodniarzy, w tych oddziałach Gwardii Ludowej, ci, którzy naprowadzali na te kryjówki żydowskie, byli inni Żydzi. Robiono to dla pieniędzy, z wielu innych rzeczy. Tak jak mówię, jest to skomplikowane, bolesne, straszne, ale to są setki, jeśli nie tysiące ofiar, o których się w ogóle nie mówi. Coś, czym dzisiaj szczególnie całą formację komunistyczną i postkomunistyczną nie tylko powinniśmy, ale musimy oskarżyć o to. Musimy ją tym obarczyć. Powinni za to odpowiedzieć. Ale tak się niestety nie dzieje. Inna sprawa. To, co robiły oddziały Gwardii Armii Ludowej, te bandyckie, z podziemiem niepodległościowym. Po pierwsze, wywiad NKWD-owski, partyjny, rozpoznaje struktury podziemia niepodległościowego. Rozpracowywali ludzi na najwyższych stanowiskach. To są często związki rodzinne, towarzyskie, powiązania. Ktoś z kim studiował, ktoś kogoś znał sprzed wojny. Wchodzili ludzie w jakieś relacje, coś się dowiadywali. Ludzie niestety dużo mówią, także w konspiracji. Nie tylko dużo, za dużo. Komuna to skrzętnie zbierała. Sowieccy analitycy mieli gotowe materiały. Gdy wchodzili w 1944 roku na ziemię polskie, duża część podziemia akowskiego była rozpracowana po imionach
nazwiskach, pseudonimach, pełnionych funkcjach. To są rzeczy straszne, aż nieprawdopodobne, jak podziemie polskie było spenetrowane. Szefem Biura Legalizacji Wywiadu Kontrwywiadu Komendy Okręgu Białostockiego Armii Krajowej był późniejszy pułkownik UB, człowiek, przez którego przechodziły najbardziej tajne, maskujące dokumenty, fałszywe nazwiska, kenkarty. On to wystawiał. I to odpis tego szedł do Sowietów. Gdy Sowieci weszli w 1944 roku, to mięciutko, jak w masło. Aresztowania, represje, wywózki, rozstrzeliwania. Dużą część kadr mieli gotową, podaną na tacy. To ci agenci sowieccy robili. To robiła Gwardia Armia Ludowa. Zbierała w podziemiu wszystkie informacje o podziemiu niepodległościowym. Było tego dużo i rozpoznali dużo. Powojenna sekretarka Bieruta, powojenna sekretarka Gomułki, to były osoby, które były sekretarkami w dowództwie Armii Krajowej, w wywiadzie, w propagandzie. Jeden odpis raportów, rozkazów, meldunków, sprawozdań, jedna kopia więcej szła dla bolszewi. Jest tragedia. Tragedia okropna. Ale było tego dużo. Tam, gdzie mogli, wydawali do Niemców. Tam, gdzie mogli bezpośrednio, to robili akcje samodzielnie. Pierwsza taka wstrząsająca akcja podziemia komunistycznego przeciwko polskim niepodległościowcom, jawna, z odkrytą przyłbicą, jako oddział Gwardii Ludowej, to jest mord popełniony 22 stycznia 1943 roku w Drzewicy w Opoczyńskim przez oddział niejakiego Izraela Eisenmana, pseudonim Lew, po wojnie Julian Kaniewski, pułkownik, a na początku jeszcze oficer Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, który w dzień pracował w UB, a w nocy ze swoimi kolesiami jeździł po okolicy. Gwałcili i rabowali. W 1947 roku aresztowany, pisał wstrząsające listy do towarzysza Różańskiego, że przecież towarzyszu, my rasowo musimy się trzymać razem, a po tym my zabieraliśmy to, co się nam należało. Nam się to należało. Dostał wyrok 2 lata w więzieniu, następnie zostało to zamienione i umorzone, tak jak mówię, awansował do stopnia pułkownika. Zmarł w latach 60. w Lublinie, Drzewica. Ludzie zamordowani przez nich to dyrektor fabryki, nauczyciel, aptekarz, robotnicy. Zabici nie w jakiś taki bezpośredni sposób, jak się zabija. Im rozbijano kolbami głowy, żeby oszczędzić amunicję. Są zdjęcia, fotografie z pogrzebów. Wszyscy zawinięci jak mumie egipskie, bo to były już zbierane szczątki. Przyszli zabić 30 kilka osób, bo taką listę zostawiali w kilku miejscach. Miał zginąć proboszcz, miał zginąć wikary, jakieś inni nauczyciele. Cała miejscowa inteligencja miała być wyrżnięta. To była, dla nich to był początek rewolucji. Izrael Eisenman w encyklopediach żydowskich, w encyklopediach Holokaustu, gdzie są mapy pokazujące podziemie żydowskie i oddziały zbrojne na ziemiach w Europie, jest oznaczony największym kółkiem. Lew, oddział Lew, najbardziej bojowy. Ani jednej akcji antyniemieckiej. Jeszcze na początku 1945 roku jego przełożony w Armii Ludowej napisał do niego: towarzyszu Lew, musicie się strzec. Macie w terenie opinię mordercy. Rękopis. Nikt tego na maszynie później za niego nie napisał. Rękopiśmienne dowody, jak sami siebie oceniali. I ci ludzie po wojnie, tak jak mówię, rządzili. To jest Owczarnia 4 maja 1944 roku. Podstępna napaść na oddział Armii Krajowej. Najpierw niby, że chcą porozmawiać, broń do nogi, stoimy naprzeciwko siebie, wy Polacy, my Polacy, tylko trochę inni, możemy porozmawiać. AK-owcy opuścili broń, a AL-owcy ich wymordowali. To jest Stefanówka, to jest Denkówek, to jest kilkadziesiąt innych miejscowości, gdzie bezpośrednio mordowali. Żaden z tych morderców nigdy nie odpowiedział w żaden sposób. Ponieważ czas okrutnie mija, chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć o czymś, co się wiąże z miejscem, gdzie jesteśmy.
z Warszawą, z Powstaniem Warszawskim. Legenda jest taka. W Powstaniu Warszawskim wszyscy wzięli udział. Patriotycznie, solidarnie. Był okupant, wróg jeden i jak jeden mąż wszyscy Polacy wystąpili przeciwko Niemcom. Komuniści podawali, że było ich parę tysięcy powstań. Przypisywali sobie niestworzone czyny, między innymi na Starym Mieście. Obrona tu, ataki tam, tu wyzwolili, tam zrobili, tam coś tam jeszcze. Jest całościowy raport generała Montera, dowódcy powstania. Z początku października, chyba z 2 października 1945 roku, w momencie jak powstanie pada, jak przegraliśmy. Jest całościowy raport o stanie sił, proporcjach, kto co robił. Opisał Armię Ludową. Było ich 40. Z tego na barykadach tylko część. Uciekli. Walki nie podjęli. Opublikowane przez nas, ale co roku różni kombatańcy, także z Armii Krajowej niestety, razem z tymi dziadami z Armii Ludowej, ramię w ramię, wszyscy virtuti za Powstanie Warszawskie noszą i nikt nim nie robi z tego tytułu wyrzutów. Gdy był sądzony pułkownik informacji wojskowej, szwagier marszałka Ludowego Wojska Polskiego Żemierskiego, pułkownik Romanowski, w latach 90. za znęcanie się nad żołnierzami Armii Krajowej, był oficerem śledczym informacji, został dopadnięty tylko dlatego, że jedna z jego ofiar pracowała w Senacie, w Biurze Interwencji i dotarł do niego przy pomocy innych ludzi, że jest taki śledczy, w Warszawie żyje. To jest ktoś, kto go po prostu fizycznie torturował. Zrobiono mu sprawę. Przepisy nie pozwalały ani odebrać mu odznaczeń, ani zabrać mu stopnia wojskowego pułkownika, a został chyba skazany na 2 lata w zawieszeniu za to, co robił. Ale przy okazji był młody sędzia, bardzo fajny człowiek, który pytał pułkownika Romanowskiego z Armii Ludowej, no ale to pan ma tutaj, widzę, virtuti militari za okres okupacji. Za co pan to dostał? Za Powstanie Warszawskie. A gdzie pan był w Powstaniu Warszawskim? No w Warszawie. A z kim? Sam? Czy? No z to jednym towarzyszem, z kolegą byliśmy w powstaniu. I gdzie żeście należeli? Gdzieś do jakiegoś oddziału Armii Krajowej? Nie, szukaliśmy oddziału Armii Ludowej. Znaleźliście? Nie trafiliśmy. 2 miesiące chodzili po Warszawie, szukali Armii Ludowej, nie znaleźli. Virtuti się należy? No należy się jak psu Micha, no oczywiście. Dlaczego by nie? To są ludzie, którzy przykryli właściwie to wszystko, co zrobili niepodległościowcy. Co dzisiaj znaczy virtuti, jeśli oni mają virtuti? To znaczą krzyże walecznych, jeśli oni mają krzyże walecznych. Jak wygląda grób nieznanego żołnierza, skoro do dzisiaj tam są krzyże Grunwaldów plecione i nie można tego zdjąć? Kto wie zresztą, jaki to będzie wystrój. Ale to, do czego zmierzam. Powstanie warszawskie ma bardzo tragiczny wymiar, jeśli chodzi o podziemie komunistyczne. Oni się podziemie komunistyczne przygotowywało się do Powstania Warszawskiego. Odpowiednio wcześniej. Pisali całe analizy, opisywali cały plan akcji. Dowódca obwodu warszawskiego w 1943 roku w Gwardii Ludowej zostawił ręką piśmienną wersję, co robić, jeśli powstanie wybuchnie. Bo oni sobie zdawali sprawę. Niemcy będą ustępować, reakcjoniści, czyli polskie podziemie niepodległościowe, takie powstanie przeprowadzi. I wtedy jaka jest nasza rola? Co my komuniści powinniśmy zrobić? On się nazywał Stanisław Skrypi. W latach 90. była walka o to, środowiska komunistyczne, SLD-owskie chciały, żeby ulicę jego imienia w Warszawie zrobić. Ledwo się udało to zatrzymać. Mówię ledwo, ten raport pomógł. On jest w 2 wersjach. Jest w rękopisie, następnie został przepisany jako rękopis, oczyszczony z najbardziej takich obrzydliwych rzeczy, trochę uładzony, chociaż dalej jest obrzydliwy, ale rękopis jest wstrząsający. Oni mieli plan taki, że my z Niemcami walczyć nie możemy, bo jesteśmy za słabi. Ale co możemy robić? Przez pierwsze 2-3 dni w mieście będzie chaos. My powinniśmy zajmować strategiczne miejsca w mieście. Telefony, pocztę, wodociągi, gmachy użyteczności publicznej. Wszystkie te miejsca, które są newralgiczne. Obsadzić swoimi ludźmi i czekać. I w tym chaosie w pierwszych 2-3 dniach strzelasz do reakcjonistów, ile tylko wlezie, bo później, jak się już to unormuje,
to już nie będzie takiej okazji. Ale możemy przez pierwsze 3 dni. Zalecenie było takie, mordować polskich powstańców, czyli iść na rękę okupantowi tak naprawdę, prawda? Jak to inaczej nazwać? Dokładnie tak. Chcieli strzelać do powstańców. Ten plan został. I kto wie, ilu ludzi w czasie powstania, którzy zaginęli bez wieści, gdzieś jakiś przypadkowy strzał, coś się z nimi stało, zginęli właśnie na skutek takich poleceń podziemia komunistycznego. Kto wie? Nie wiemy. Powoli musimy kończyć, bo jest bardzo późno. Chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co nazwali historiografowie komunistyczni, a nawet już podziemiu to podnoszono, że reakcyjne podziemie, przede wszystkim NSZ, rozpętał wojnę domową w podziemiu. Nie było żadnej wojny domowej w podziemiu. Wojna domowa to byłaby wtedy, gdyby BH za K, a K z NSZ-em, NSZ z BH, gdyby się bili o władzę. Do tego nie doszło nigdy, nawet w małej, najmniejszej skali. Było coś takiego, jak było zwalczanie podziemia komunistycznego, ale było zwalczanie pod określonymi zarzutami i za konkretną działalność. Tam, gdzie oddziały komunistyczne dokonywały zbrodni, napadów, były unicestwiane. Takie było zalecenie dowódcy NSZ, takie były rozkazy dowódcy Armii Krajowej. Dwie wielkie akcje, które są cały czas podawane jako przykład tej wojny domowej, że NSZ-owcy zamiast walczyć z Niemcami obrócili broń przeciwko Gwardii Ludowej i partyzantce sowieckiej, to jest Borów na Lubelszczyźnie 9 sierpnia 1943 roku i Żąbiec 8 września 1944 roku na Kielecczyźnie. Pod Borowem zgrupowanie NSZ majora Leonarda Zub-Zdanowicza-Zęba rzeczywiście rozniosło w pył 40-osobową grupę Gwardii Ludowej. To jest ta grupa, która grała w zegarki. To jest ta grupa, która wywodziła się od tego dziadka kiełbasy. To jest ta grupa, która nigdy nie walczyła z Niemcami przedtem. A zostali unicestwieni dlatego, że okoliczna ludność wskazywała palcem, bo oni zostali wszyscy ujęci, wzięci do niewoli, był sąd polowy i kilku z nich zwolniono. Ci, których miejscowa ludność nie rozpoznała, że brali udział w napadach, zostali puszczeni wolno. Ale ci, którzy brali udział, gdzie ich rozpoznano, zostali rozstrzelani. W tej grupie był komisarz NKWD, co się pojawia w raportach z tamtego okresu, po wojnie oczywiście wyczyszczone. Jakie NKWD? U nas nie było NKWD. Było. I zachował się raport majora Zęba do dowódcy Armii Krajowej po staleniu NSZ-ZK z kwietnia 1944 roku, który dokładnie tą akcję opisuje. Żadna wojna domowa, żaden atak na Gwardię Ludową, to jest atak na oddział bandycki. Po tej akcji, gdy ten oddział został rozbity, okoliczna ludność z ich wozów, z ich taborów mogła odebrać swoje rzeczy. Właśnie ubranka dziecięce, poduszki, garnki, sprzęty, jakieś inne rzeczy. Cały ten dorobek tego oddziału wojenny. Podobnie było w Żąbcu. Tam rzekomo oddziały NSZ rozbiły partyzantów sowieckich i ich wymordowały. Też tak nie było. Mamy bezpośrednie dowody, które tu zostały opublikowane, nie publikowane wcześniej wspomnienia uczestników tej akcji z drugiej strony, ze strony komunistycznej, którzy opisują. Wzięli do niewoli patrol NSZ-u i palili ich żywcem. Palili ich po prostu, przywiązali do drzew, rozpalili ogniska i się cieszyli. Jeden z tych żołnierzy ślubował wtedy, że jeśli go Pan Bóg ocali, jego kolegów, to zostanie księdzem. Tak się stało. Był później w RPA wybitny kapłan. Ale dowiedziały się o tym okoliczne oddziały NSZ-owskie, to była Brygada Świętokrzyska. Rozbili to zgrupowanie Armii Ludowej i Sowietów. Armia Ludowa uciekła, porzuciła broń, uciekła. To był jakiś tam oddział imienia Głowackiego czy coś takiego. Natomiast Sowieci nie, byli wzięci do niewoli. I znowu ładnie to wygląda. Partyzanci sowieccy na ziemiach polskich. Ładnie. Gdybyśmy nie wiedzieli, o co chodzi. Zostały ślady, bo opisali, co to była za partyzantka. Została zrzucona kilka tygodni wcześniej grupa NKGB, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Bezpieczeństwa Związku Sowieckiego, 12-osobowa grupa Nitra, która
miała tworzyć kadrę brygady partyzanckiej sowieckiej na Kielecczyźnie. Ale skąd Sowieci na Kielecczyźnie? No skąd ich wziąć w 1944 roku? A byli, oczywiście. SS Wachmannschaften. Pomocnicze formacje SS złożone z byłych jeńców sowieckich. I teraz ci ludzie, którzy służyli u Niemców, zostali przeciągnięci, że jak wy pójdziecie do lasu z nami, będziecie tworzyć teraz brygadę sowiecką, to wam będą darowane winy za to, że poszliście z Niemcami. I duża część tych Sowietów poszła na to. Wojna się kończyła, robiło się niepewnie. Niemcy ich też masowo rozstrzeliwali. Oni brali udział w pacyfikacjach, rabowali i gwałcili. Niemcy chcieli mieć jakiś porządek, więc jakiś czas duże grupy tych Sowietów SS Wachmannschaften rozstrzeliwali. I tak było w tym przypadku. I opisali to. Władysław Machejek, taki perelowski pisarz i żołnierz Armii Ludowej, redaktor i jeden z propagandzistów, opisał to, że to byli wyjątkowi bandyci. My im nawet broni do ręki nie daliśmy tym Sowietom. Oni by to byli ci, którzy te okoliczne wsie pacyfikowali kilka dni wcześniej. Oni się dostali do tej niewoli. Podnieśli bunt, chcieli uciec, zostali rozstrzelani. Czy to jest wojna domowa? To jest atak na sojuszników? Sowieci by ich też zlikwidowali. To byli mordercy. Mordercy w służbie najgorszego zła. Do tego dochodzi cała sfera seksualna Gwardii Armii Ludowej, o czym tu nie wspomnę, ale bo mamy za mało czasu. Ale jedna z towarzyszek, która była w sztabie głównym Gwardii Armii Ludowej, po wojnie była pułkownikiem informacji wojskowej, napisała wspomnienia. Prosta, głupia baba, za przeproszeniem, wyjątkowo tępa, ale przez to szczera. I napisała: byłam kochanką Mołojca, później drugiego Mołojca, później Gomułki, później Spychalskiego. No, ale kurwą to ja nie byłam, ze wszystkimi w sztabie nie spałam, za przeproszeniem. To jest poziom tych ludzi. Ohyda, po prostu wierzyć się nie chce, że oni nami rządzili. I w pewien sposób do dzisiaj nami rządzą. Bo to jest tak, że oni wymarli. Już ich nie ma. Jakieś tam resztki pojedyncze osoby. Ale są dzieci i są wnuki. Oni już nie są komunistami. Oni się nazywają inaczej. Oni pracują w telewizji, w spółkach, w bankach, w różnego rodzaju korporacjach i tak dalej. Tam to były prymitywy, ale oni kształcili się nie tylko w Polsce, ich dzieci czy wnuki, ale na Zachodzie, na stypendiach amerykańskich. I później mamy takie przypadki. Cimoszewicz, syn pułkownika informacji wojskowej, stypendysta amerykański, prawda? To nie jest jeden, jedyny przypadek. Bardzo wielu z nich. Od tych najgorszych formacji komunistycznych do dzisiaj szczerych demokratów tolerancyjnych, którzy krytykują polski nacjonalizm, polski szowinizm. Co on ma wspólnego z Polską? W Polsce mieszka. Jakie on ma tradycje rodzinne? Kiedyś, w dawnej Polsce, ja jeszcze takich ludzi miałem szczęście poznać, jestem na tyle stary, znałem ludzi, którzy się urodzili przed pierwszą wojną. Oni mówili tak: wie pan co, jak kiedyś ktoś wchodził do towarzystwa, przychodził, mówił: nazywam się Kowalski, to zanim mu się rękę podało, to się pytaliśmy: a z których Kowalskich pan jest? A stąd i stąd? A czy to z tymi spokrewnionymi? Tak. A witamy serdecznie. To był ktoś. Ktoś, kogo się znało, kogo się rozpoznawało. A dzisiaj Michnik jestem. Blumstein jestem. Py, nie rodzę. To jest ich tytuł do sławy. To są celebryci. Dajemy się wodzić za nos. Te masowe gwałty, także we własnych szeregach. Oni nie oszczędzali swoich kobiet. Takie wstrząsające meldunki, jak na przykład tam towarzysz taki i taki miał ochotę, to poszedł gwałcić własną sanitarkę. Koledzy mieli do mnie pretensje, że zrobiłem przypis do tego, że nie chodziło o ambulans sanitarny, tylko sanitarkę, czyli sanitariuszkę, bo oni nawet nazwać jej nie potrafili normalnie. Ona później złożyła skargę do sztabu. Ale nie za gwałt. Wiecie za co? Bo ten zboczeniec jeszcze je zabrał chusteczkę, grzebień i jeszcze coś tam z torebki, lusterko chyba. Oskarżyła go, że złodziej, bo zgwałcił to zgwałcił, ale zabrał. Zabrał to, co było jej. A do tego, jak napadali na dwory. Co potrafili robić? I opisywali to. Dopadli 8 młodych kobiet, po gwałtach zabili, ułożyli w gwiazdę. W dworze, jak się stamtąd wynosili, w gwiazdę. Przyjemna zabawa. Przypomina mi to, co partyzantka żydowska robiła w Koniuchach.
29 stycznia 1944 roku. Zniszczona polska wieś. I tam też są relacje żydowskie, partyzantka żydowska, czyli lidowo-bliska, sowiecka, gdzie układali ciała młodych ludzi, kobiet w gwiazdę, strzelali w krocza, bo te ciała jeszcze przez kilkanaście minut podskakiwały, drgały, nerwy jeszcze pracowały. Nie znam bardziej ohydny sposób opisanych zbrodni tego typu. Winnych nie ma. Nie będzie rozliczeń. Nie zdążyliśmy, ale to nie jest tak, że jesteśmy całkiem bezradni i całkiem bezsilni. Mamy wiedzę. Mamy prawo domagać się i wymagać tego, co jest prawdą. Jeśli w czasie rządów towarzysza Leszka Millera, 11-12 lat temu, pamiętam, w pewnej z gazet bez dodatków w nazwie, znalazłem nekrolog. Zmarł jeden z najwyższych generałów Ludowego Wojska Polskiego ze sztabu generała Jaruzelskiego. Przedtem partyzant Gwardii Armii Ludowej w jednym z okręgów. Dowódca rzekomo dużego oddziału gwardyjskiego. Zresztą człowiek o zmienionym nazwisku. Wcale się nie dziwię, bo tam siekiery w czasie okupacji latały. Zmarł. Wszystkie tytuły oddane, tam generał, tam dywizji, czy broni, wszystkie funkcje w sztabach, kolejno i tak dalej. Nekrolog podpisany przez dwóch synów. Jeden z nich minister w rządzie Millera, a drugi szef wielkiej spółki teleinformatycznej z udziałem Skarbu Państwa. Czyli mamy ciągłość, prawda? Ale my wiemy tylko trochę. My wiemy niewiele. Mało się tym interesujemy. Mało badamy. Wychodzą książki, mnóstwo publikacji na tematy poboczne, nieistotne, ważne, ale mówię, poboczne, nieistotne. Nie ma do dzisiaj monografii informacji wojskowej, nie ma okręgów informacji wojskowej, nie ma Głównego Zarządu Politycznego Ludowego Wojska Polskiego, monografii naukowych z obsadą personalną, ze strukturami i z nazwiskami. Nie dziwilibyśmy, dlaczego pewien redaktor o bardzo krótkim nazwisku i chytrym brzmieniu tego nazwiska zarabia krocie w telewizji, programy prowadzi w ten sposób, że intelektualnie sobie podważa nad czołem skórę, mając lepkie włosy, dla mnie brudne, podobno żelowane. Jest bardzo ceniony i kochany przez Gawieć, bo to wygląda tak, że on zaprasza kilka osób z jednej strony, jedną osobę z drugiej i państwo wszyscy go tam ładują po łbie, a ten głupi się za przeproszeniem zgadza. Wybitny dziennikarz co roku jest dziennikarzem roku i tak dalej. Gdybyśmy się dowiedzieli na przykład, że jego ojciec był szefem propagandy Ludowego Wojska Polskiego w jednym z największych okręgów warszawskich Ludowego Wojska Polskiego, to może byśmy rozumieli, jak to jest, że stąd dotąd droga krótka, że te kariery to były błyskotliwe, ale były popierane, organizowane, że się nic znikąd nie bierze. Nie ma monografii wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa z pełną obsadą personalną, z pełnymi biogramami i ze wszystkimi nazwiskami. Jak to jest, że w Polsce Ludowej, kończąc służbę w UB, przedtem będąc w Gwardii Armii Ludowej, można było w latach 60. czy 70. dostać akt zmiany wszystkich danych personalnych swoich, żony i dzieci w trybie natychmiastowej wykonalności ze względu na bardzo ważny interes strony. Spróbujcie sobie państwo to załatwić, żeby zatrzeć za sobą wszystkie ślady. A oni mogli. Dzisiaj macie sąsiada, starszy pan z pieskiem. Jakie UB, panie? To łobozy byli. A on był majorem, pułkownikiem. Prawda? Tylko my o tym nie wiemy. Bo jest tolerancja i nie możemy o tym mówić. Nie możemy pytać. Nie możemy pytać, skąd i dlaczego ci ludzie się wzięli. I już kończąc. Tak naprawdę mamy władzę. Jesteśmy bierni, ale mamy władzę. Mamy ją w ręku. Siła jest po naszej stronie. Tą władzą jest kartka wyborcza. Tą władzą jest prawo zgromadzeń. Tą władzą jest prawo demonstracji i prawo głoszenia własnych poglądów. Nie dajmy się zabijać tym, że nam czegoś nie wolno, że my czegoś nie możemy. Że jakieś osoby posługujące się nazwiskami jakimiś tam w Sejmie
Znane są tylko z tego, że są znane i że mają płeć tutaj, jak jedna z osób tam twierdzi, że to jest tutaj, nie tam, tu. W Tajlandii coś tam było, ale to tak naprawdę jest tu. Ja do dzisiaj nie wiem, co ta osoba sobą reprezentuje, co umie, co potrafi, jaki ma zawód, ile razy zabrała głos w Sejmie, co dobrego dla nas zrobiła. Cały czas tylko widzę, słyszę i czytam. Ta osoba to, ta osoba tamto. A jak ktoś ją nazwał jako pan, to powiedziała, że ją to deprymuje. Z tego tylko są znane. Przecież my mamy prawo wyboru. Korzystajmy z tego. Połowa ludzi w Polsce nie idzie głosować. Można wybory fałszować. Wcale głowy nie dam, że nie są fałszowane. Są statystyki, analizy jak z wyborów samorządowych, na przykład województwo mazowieckie, gdzie równo z gminami były wyspy pokazane, jak ludzie głosują, a jak nie. I nagle granica była równo z granicą administracyjną okręgów wyborczych z zupełnie innymi wynikami. To o czym świadczy? Oczywiście śledztwo umorzone, no bo to przypadek no, statystyczny, taka anomalia się zdarzyła. Tylko mając prawo głosu, mając prawo zgromadzeń, mając prawo nie kupować pewnych gazet, nie oglądać pewnych telewizji, bojkotować ich, jak robią nam szopkę w postaci euro, to teraz już nie zrobimy nic. Ale na przykład kibice, którzy są w tej chwili według mnie cały czas na głównej linii ognia, bo z nich się robi kiboli. Jest grupa ludzi, która rozrabia, nie tylko wśród kibiców, ale wszyscy kibice praktycznie to kibole, chociaż jest mnóstwo porządnych środowisk patriotycznych, bardzo patriotycznych, ale oni są źli. Gdyby ci ludzie potrafili się zorganizować, nie walczyć między klubami, między sobą, ale połączyć siły, nie iść na te mecze, nie napychać kabzy Lacie, Kręcinie i innym krętaczom. Lato, który bierze koperty, ale ich nie otwiera, prawda? To co on z nimi robi? I nie można go usunąć ze stanowiska, bo jakieś UEFA sobie tego nie życzy. To co my właściwie sobą reprezentujemy, jeśli nie potrafimy na to odpowiednio zareagować? Jest telewizor, pokazują tego redaktora, wyłączyć. Oni badają oglądalność, stąd się biorą dla nich pieniądze. Jest niejaki kupa jakiś tam, wyłączyć. Jest Doda, która niewiele ma na sobie i niewiele reprezentuje poza sztuczne majki. Proszę bardzo, wyłączyć. Są gazety, których można nie kupować w ogóle. Naprawdę, można bez tego żyć. I to będzie nasza postawa wobec nich. Można biernie wygrać praktycznie wszystko, tylko trzeba chcieć. Pierwsza to jest samoświadomość, wiedza o sobie, wiedza o nich, wiedza o świecie współczesnym. Nie dać się tłamsić, nie czytać tytułów w gazetach czy na portalach internetowych, które dają nam wszystko. Trzeba być krytycznym. Czytać można wszystko, ale mamy rozum i wolną wolę. I z tego korzystajmy. Rozumem i wolną wolą możemy zapewnić już nie sobie, bo sobie to już nic nie zapewnimy, ale dzieciom i wnukom trochę inną przyszłość. Normalną, żeby nie było tak, że oni nas do Europy prowadzają. Że Kwaśniewski to jest gut towarzysz fajny, który napije się, zatańczy w Charkowie i powie, że to goleń go prawa bolała. Nie, to są haniebne czyny i osoby, które powinny być bojkotowane. Jest spotkanie gdzieś, powinniśmy iść tam gremialnie, wszyscy. Iść, usiąść. Jak on zaczyna przemawiać, wstać, odwrócić się i wyjść. Zająć miejsce innym, żeby nie usiedli i w tym momencie wyjść. Byłoby to coś? Było. Potrafimy to? Nie. Dlaczego? Bo nie chcemy. Bo jesteśmy bierni. A bierni płacą. Płacą za swoją... Nie, nas jest bardzo dużo, tylko mówię, jesteśmy w rozproszeniu i jesteśmy bierni. Ta grupa, o której mówię, Gwardia Armii Ludowa w podziemiu nigdy nie przekroczyła stanu 5-6 tysięcy ludzi. Robili z tego oczywiście 100 tysięcy i więcej, ale to była bardzo mała grupa. Tylko że mafia, która jest świadoma celów, która potrafi panować nad masami, może wszystko. I to była mafia. I Polsce zawsze rządziła mniejszość. PPR, PZPR to była mniejszość społeczeństwa, nie większość. I dzisiaj, jak oni mówią o szczególnej ochronie praw mniejszości, także politycznej, to jest nic innego jak dyktatura, bo każda dyktatura to jest mniejszość. Oni nam narzucają wzorce postępowania i to, co oni chcą robić, a my mamy być posłuszni.
ale nie musimy. A skoro nie musimy, to pokażmy to. Dziękuję bardzo.